1648 roku wybucha powstanie kozackie pod wodzą Bogdana Chmielnickiego. Bunt, który miał zostać szybko stłumiony, przeradza się w poważne zagrożenie dla całego państwa. I w obliczu tego zagrożenia wykrystalizowały się dwa stronnictwa, wojenne i ugodowe. Symbolem tego pierwszego jest wielki magnat kresowy, książę Jeremi Wiśniowiecki, drugiego prawosławny senator Adam Kisiel. Który z nich miał tu rację? Na to pytanie spróbujemy odpowiedzieć w tym materiale. Ale zanim do tego przejdziemy, mała prośba. Jeżeli to, co robimy, jest dla Was interesujące, to zachęcamy do subskrypcji kanału i kliknięcia w dzwoneczek. Dzięki temu będziecie otrzymywali powiadomienia o naszych nowych filmach. A teraz do rzeczy. Na początek przyjrzyjmy się sylwetkom naszych bohaterów. Do pewnego stopnia są one do siebie podobne. Książę Jeremi Wiśniowiecki wywodził się z kniaziowskiego rodu Herbu-Korybut, rodowodem sięgającym Giedymina, ojca króla Władysława Jagieły. Kniaz Jarema przyszedł na świat 17 sierpnia 1612 roku jako syn starosty owruckiego Michała i Rainy Mochylanki, córki gospodarza mołdawskiego Jeremiego Mochyły. Szybko osierocony był wychowywany przez wojewodę ruskiego Konstantego Wiśniowieckiego. W wieku 20 lat porzucił wiarę prawosławną na rzecz katolicyzmu. Według jednych uczynił to, by robić dalszą karierę. Bardziej mu przychylni badacze dostrzegają w tym autentyczne nawrócenie dokonane pod wpływem ojców jezuitów. Uczynił to wbrew woli swojej zmarłej matki, która w akcie fundacyjnym monasteru mcharskiego obłożyła klątwą każdego, kto by zmienił wiarę prawosławną. Na początku lat 30. XVII wieku Jeremi rozpoczął zarządzanie sporymi, ale słabo zaludnionymi dobrami rodu Wiśniowieckich. Żyło w nich około 4,5 tysiąca poddanych w kilkunastu osadach, ale gigantyczna praca kniazia doprowadziła nie tylko do ich powiększenia, ale również zasiedlenia. W 1646 roku mieszkało tam już 230 tysięcy ludzi w 30 miastach i kilkuset wsiach. Jeremi Wiśniowiecki był wówczas jednym z największych magnatów Rzeczpospolitej. Jego talenty organizacyjne szły w parze z talentami wojskowymi. W czasie wojny smoleńskiej w latach 1632-1634 Rosjanie nadali mu przydomek Podpalacz. W kilka lat później z sukcesem uczestniczy w tłumieniu powstania kozackiego pod wodzą Pawła Pawluka. Z kolei w 1644 roku przyczynia się do zwycięstwa nad Tatarami pod Ochmatowem. Postać księcia Jeremiego Wiśniowieckiego rozpropagował przede wszystkim Henryk Sienkiewicz, tworząc z niego na kartach ogniem i mieczem wizerunek dobrego gospodarza i wybitnego dowódcy. Nie tylko jednak talenty wojskowe i organizacyjne rozsławiły imię kniazia Jaremy. Wykazywał on cechy typowe dla kresowego magnata tego okresu. W 1945 roku odmówił hetmanowi Koniecpolskiemu udziału w wyprawie na Tatarów, gdyż uznał, że woli bronić własnych latyfundiów na Zadnieprzu. W trakcie sporu z Aleksandrem Koniecpolskim o Hadziacz demonstracyjnie wkroczył do Warszawy na czele 4000 żołnierzy swego prywatnego wojska, grożąc jego użyciem przeciwko rywalowi, jak i samemu królowi. Ponadto wdał się w zbrojny spór o dobra Rumna Adama Kazanowskiego. Mimo tych przewinień uzyskał nominację na wojewodę ruskiego. Jego największym przeciwnikiem był kanclerz Jerzy Osoliński, który nie mogąc przeboleć odmowy uznania przez Sejm otrzymanego od cesarza tytułu książęcego, zazdrościł Wiśniowieckiemu autentycznego kniaziowskiego pochodzenia. Najważniejsze chwile w życiu kniazia Jaremy nadeszły wraz z momentem wybuchu powstania chmielnickiego. Bogate dobra Wiśniowieckich na Zadnieprzu znalazły się na pierwszej linii frontu walki z Kozakami i Tatarami. Po klęskach wojsk koronnych pod Żółtymi Wodami i Korsuniem, książę w obawie przed okrążeniem zebrał 6 tysięcy żołnierzy i ruszył w pochód na zachód. Jego marsz dał schronienie dla wszystkich tych, którzy uciekali przed rzeziami dokonywanymi przez Kozaków i Tatarów. Uciekali przed nimi nie tylko Polacy, ale również Żydzi. Żydowski kronikarz Nathan Hanover tak pisał o wyczynie księcia. Niósł ich jak na skrzydłach orlich, aż ich przeprowadził dokąd chcieli. Gdy im groziło niebezpieczeństwo z tyłu, kazał im iść przed sobą, a gdy im groziło z przodu, wówczas on maszerował przed nimi jako tarcza i puklerz, a oni za nim kładli się obozem. W czasie tego przemarszu książę wojewoda krwawo rozprawia się z kozackimi oddziałami, co najczęściej kojarzy się z przypisywanymi mu słowami. Mordować ich tak, aby czuli, że umierają.
Sukcesy Wiśniowieckiego w walce z kozakami powodują, że pod jego komendę dobrowolnie przybywają kolejne chorągwie koronne i poczty prywatne. Szlachta go uwielbia, ale kanclerz Ossoliński konsekwentnie torpedował wszelkie próby powierzenia mu dowództwa nad wojskiem. Z drugiej strony kniaz Jarema nie zważał na prowadzone wówczas rokowania pokojowe, za które odpowiadał nasz drugi bohater, wojewoda brasławski, a potem kijowski, Adam Kisiel. Starszy o 12 lat od Jeremiego Kisiel był również ruskim magnatem wywodzącym się z miejscowej szlachty herbu Namiot. Od młodości uczestniczył w wyprawach wojennych i misjach dyplomatycznych. W 1632 roku dokonał konwersji, ale nie na katolicyzm, lecz powrócił do wiary przodków. Stał się jedynym prawosławnym senatorem. Siłą rzeczy stał się wówczas jednocześnie rzecznikiem prawosławnych kozaków, czym zyskał sobie ich zaufanie. W czasie wojny smoleńskiej, współdziałając z księciem Jeremim, przyprowadził z Siczy 20 tysięcy zaporożców. W trakcie powstania Pawluka uczestniczył w negocjacjach pokojowych. Zagwarantował wtedy przywódcom kozaków bezpieczeństwo, ale tego warunku nie dotrzymano, co mocno nadszarpnęło jego reputację. W czasie bezkrólewia po śmierci Władysława IV z rekomendacji kanclerza Ossolińskiego znów został wyznaczony na szefa dyplomacji na rozmowy z kozakami. W lutym 1649 roku Kisiel na czele królewskich komisarzy wyruszył do Perejasławia, wioząc buławę hetmańską dla Chmielnickiego. Miało to udobruchać przywódcę buntu. Sienkiewicz wykorzystuje to zdarzenie, by przeciwstawić poglądy kniazia Jaremy i senatora Kisiela. Buławę Chmielnickiemu? Nigdy. Taka jest wola prymasa, kanclerza i senatu. Jeśli okażecie łaskę zwyciężonym, to ją pamiętać będą. Zwycięzcy zaś będą wami tylko gardzić. Krwią trzeba bunt gasić, nie układami. To wojna, to mowa mości, książę. Tu drabnia krew się leje. A z tej wojny skorzysta tylko Turczyn albo Moskwa. Układy już rozpoczęte. Książę Jeremi wyrażał w tej rozmowie myślenie sporej części szlachty, zwłaszcza tzw. królewiąt, czyli tych, którzy dotąd zbijali majątki, gospodarując na ukraińskiej ziemi. Niemniej w czasie elekcji po śmierci Władysława IV wybrano na króla Jana Kazimierza, który w odróżnieniu od brata Karola Ferdynanda Wazy opowiadał się za porozumieniem z kozakami. Jana Kazimierza nieoczekiwanie bowiem poparł sam Chmielnicki, który zadeklarował, że pragnie pokoju, ale jedynie królewicz Jan Kazimierz mógłby go zapewnić. Kisiel był w tym układzie tym, który niejako miał sprawdzić szczerość tych intencji, a buława gałązką oliwną. Misja Kisiela zakończyła się jednak klęską. Przypominała ona zresztą zejście do kolejnych kręgów piekła. Polscy wysłannicy byli świadkami nieludzkiego okrucieństwa buntowników. O okrucieństwach zaporożców pisał m.in. Nathan Hanover. Z jednych zdarto skórę, a ciało rzucano psom na żer. Innym obcięto ręce i nogi. A tułów rzucano na drogę, przez ich ciała przejeżdżały wozy i tratowały konie. Kobietom rozpruwali brzuchy, wsadzali żywego kota do wnętrza i tak zostawiali przy życiu, zaszywając brzuchy. Następnie obcinano im ręce. Dzieci zarzynano na łonie matek, wiele dzieci pocięto w kawały jak ryby. Inne dzieci nabijano narożnie, pieczone przy ogniu i przynoszono matkom, by jadły ich mięso. W czasie wspólnej uczty ze starszyzną kozacką Kisielowi zarzucano, że mimo że prawosławny, to zaprzedał się lachom. Ten natomiast ciągle liczył na to, że uda się osiągnąć kompromis. Nim miała być pewna autonomia dla kozaków na obszarze ukraińskich województw, czyli bracławskiego, kijowskiego i czernichowskiego. A być może nawet utworzenie trzeciego trzonu Rzeczpospolitej Księstwa Ruskiego. To mając na uwadze, Kisiel negocjował kolejne ugody z kozakami, pod Zborowem i pod Białą Cerkwią. Ugody te jednak były zrywane. Żaden z tych układów nie satysfakcjonował ani strony polskiej, ani strony kozackiej. Księstwo ruskie, które marzyło się Kisielowi, było tak naprawdę czymś, co mogło spodobać się i ruskiej magnaterii, i kozakom, ale nie na tych warunkach. Po sukcesach Chmielnickiego ruska magnateria została wyparta z województw ukraińskich, a ich dobra i miejsce zajęła starszyzna kozacka. Dlatego dla takich osób jak Wiśniowiecki warunkiem sine qua non był powrót do swoich majątków. Na to w żadnym wypadku nie mogli zgodzić się kozacy. Występowało zatem coś w rodzaju sprężenia zwrotnego. Ta strona, która odnosiła w danej chwili zwycięstwa, nie zamierzała pertraktować. Natomiast ci, którzy się cofali, próbowali udobruchać nieprzyjaciela. Cóż zatem mogło być receptą? W tym sporze między Kisielem a Wiśniowieckim należy przyznać rację temu drugiemu.
Jedynym rozwiązaniem było zdławienie buntu, a następnie spełnienie postulatów, które mogła zaakceptować szlachta i część kozaczyzny, by ta przynajmniej już nigdy się nie zjednoczyła. Takie dziel i rządź i kompromis w stylu: jeśli okażecie łaskę zwyciężonym, to ją pamiętać będą. Książę zatem wbrew woli partii układów kontynuował topienie we krwi kozackiej rebelii. Mimo jednak namów mieszczan i początkowej zgody nie stanął na czele obrony Lwowa i skierował się na strategicznie ważniejszy Zamość. Kluczowym momentem jego biografii była pięciotygodniowa obrona Zbaraża przeciwko połączonym siłom kozacko-tatarskim. Oficjalnie dowodził nią Andrzej Firlej, jednak to książę Jarema miał największy wpływ na morale i organizację obrony. Osobiście też brał udział w wypadach na pozycję wroga. Książę odznaczył się również w bitwie pod Beresteczkiem. Warto jednak zwrócić uwagę, że podczas tych kampanii poza Konstantynowem nie stacza samodzielnie żadnej wielkiej bitwy. Wiśniowiecki odznacza się niewątpliwie największymi wówczas talentami dowódczymi. Czasowo zastępuje też będących w niewoli hetmanów, ale przyznanie mu buławy na stałe za wszelką cenę ciągle blokował kanclerz Ossoliński. Książę Jeremi umiera nagle w obozie pod Pawłoczą 20 sierpnia 1651 roku. Jeszcze tydzień wcześniej zdrów i wesół uczestniczył w naradach. Jego niespodziewana śmierć natychmiast wzbudziła podejrzenia. Były one skierowane głównie w stronę hetmana wielkiego koronnego Mikołaja Potockiego. Wszyscy zdawali sobie sprawę, że hetman zazdrościł księciu jego sukcesów. Jak pisał Nathan Hanover: w owym czasie zazdrościli panowie bardzo księciu Wiśniowieckiemu coraz to większych godności i zaszczytów i dali mu do picia truciznę. I umarł książę Wiśniowiecki. Tezy o otruciu jednak nie potwierdziła sekcja zwłok, jaką wkrótce potem zarządzono. W raporcie medycznym zapisano: naleziono w nim tłustość wielką. Kiszki tak łojem oblane, że szpilkom nie było gdzie tchnąć. I płuca bardzo zniszczył. Według medyków taki stan mogło spowodować zjedzenie ogórków, a następnie popicie ich miodem, co doprowadziło do zatrucia i gorączki. W tamtym czasie było w zwyczaju jedzenie świeżych ogórków i popijanie ich przaśnym miodem. W obozie pod Pawłoczą panowała zaraza, a nieumyte warzywa mogły być nośnikiem bakterii. Choć oczywiście w 100% otrucia nie można wykluczyć. Ja to widzę samobójstwo. Jednak niezależnie od tego, z jakiej przyczyny zmarł książę Jeremi, to niewątpliwie Rzeczpospolita straciła nagle dzielnego wodza. Nic zatem dziwnego, że Chmielnicki na wieść o śmierci księcia miał rzekomo zawołać: oto niebo wysłuchało naszych próśb. Z nami Bóg, ów książę Wiśniowiecki, co niedawno nad całą Rusią chciał panować, zajmuje teraz tylko 4 łokcie ziemi. Księcia Wiśniowieckiego nazywano okrutnikiem i magnatem, który kierował się przede wszystkim prywatą. Wydaje się jednak, że wobec okrucieństw dokonywanych przez kozaków był całkiem łagodny, a pod względem prywaty nie odbiegał od ówczesnej normy. W 2 lata po śmierci wojewody ruskiego odszedł z tego świata również senator Adam Kisiel. Umarł w czasie Sejmu w Brześciu Litewskim. W swojej postawie był już wówczas osamotniony. Dotychczasowi zwolennicy polityki ugodowej pośród szlachty ruskiej przeszli do obozu Chmielnickiego albo stali się członkami partii wojny. Wydaje się jednak, że choć Wiśniowieckiego i Kisiela różniły środki, to cel mieli ten sam, a tuż po wybuchu buntu prezentowali wręcz identyczną postawę. W 1648 roku na Radzie Senatu wojewoda Kisiel powiedział: jestem szlachcic polski, a przy tym senator. Z rebelią kozacką żadnej społeczności nie trzymam, bo tam nie masz jednego szlachcica, wiarą jedną błahoczystywną. Szczycę się, ale radbym dzisiaj, żeby wszystkich buntowników na pal wbito, a rebelię wyniszczono, spodziewając się z ukraińskich dóbr niemałych pożytków, z których teraz wypędzony jestem. Książę Jeremi Wiśniowiecki i wojewoda Adam Kisiel, mimo że reprezentowali przeciwstawne postawy wobec buntu Chmielnickiego, na Ukrainie ciągle nie cieszą się wielką estymą. Raczej niesłusznie. Obydwaj byli reprezentantami szlachty ruskiej, którzy wnieśli duże zasługi w rozwój Rusi i bronili praw nie tylko własnych, ale też miejscowych obywateli. Zapewne też każdy z nich przyklasnąłby pomysłowi stworzenia trzeciego trzonu Rzeczpospolitej, księstwa ruskiego. Różniła ich jednak droga do tego celu. Ta historia mogła jednak wyglądać zupełnie inaczej, gdyby książę Jeremi Wiśniowiecki zdążył zrealizować swój projekt. W lutym 1648 roku dostał od króla Władysława IV nadania na Zaporożu. W
tym samym roku miała tam ruszyć akcja osadnicza, która najpewniej zakończyłaby się likwidacją Siczy i Wolnego Kozactwa. Niestety, zanim Wiśniowiecki zdołał cokolwiek zrobić, wybuchło powstanie.